Jednego byłyśmy pewne od początku z Barbarą, mianowicie, że nie chcemy mansardy paryskiej, widoku na dachy Paryża i całej tej rodzajowej scenerii oryginalnego libretta La Bohème. Prace nad koncepcją zaczynałyśmy od takiego pytania, gdzie ta historia mogłaby się wydarzyć, gdzie tacy ludzie mogliby się spotkać poza czasem oryginalnie zapisanym przez autorów libretta i kompozytora. Inspiracją do tej produkcji była bohema nowojorska lat 70., 80. XX wieku. Inspirujemy się też musicalem Rent. Nasza scenografia jest właściwie cytatem, który funkcjonuje w kulturze amerykańskiej jako tytuł hitu musicalowego. Zależało mi na tym, żeby to nie była realistyczna scenografia, to znaczy, że my nie mamy na scenie ani Paryża, ani Nowego Jorku. Jest jeden obiekt i praktycznie pusta scena. W muzyce ta wielkomiejskość jest bardzo obecna. Ta struktura wielkiego miasta, jakiegoś rodzaju labiryntu, gdzie wśród tłumu pojedyncze historie wybrzmiewają, spotykają się, przeplatają się ze sobą. Tutaj ważny też był oryginał, bo tak jak to Henri Murger zapisał, to są historie przeplatające się, bardzo fragmentarycznie pokazane w oryginale. Puccini wrote this opera with a lot of leitmotifs. That's a premiere for him, and that's coming from leitmotif by Wagner. We can say that quite all roles has his own leitmotif. It's very interesting to see how he worked on it to do the structure of the opera. We can compare the end of the second act, that is light, very enjoyed with a lot of people on stage, finishing by the whole La Ritirata is the end of the second act with all leitmotif we heard on the first and second act. And at the end of the opera, at the end of the fourth act, will be all leitmotif of the whole opera, was a master in contrapunt. To jest historia o tym, jak życie jest zwykłe, przyjemne, może trochę biedne, ale jednak toczy się swoim rytmem i nagle pojawia się wielka miłość, zupełnie znienacka. I od razu za nią podąża choroba i śmierć. To znaczy pierwsze pojawienie się Mimi na scenie już zapowiada, co się będzie działo, tylko że nikt nie zwraca na to specjalnie uwagi. Zwracamy uwagę na miłość. Coś, co dla mnie jest bardzo istotne, to już sam początek, właściwie to, w jaki sposób zaczynam śpiewać, czyli pierwsza aria Mimi, która bardzo często wydaje się być banalna, dziewczyna zachwycająca się promieniami słońca, zapachem kwiatów. Okazuje się, gdy na to spojrzymy zupełnie z innej strony, że to jest człowiek, który jest świadomy tego, że umiera, tego, że jest chora. I wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy cieszymy się właśnie z takich prostych rzeczy najbardziej. Life is like a dream. You cannot think about this huge problem, but you can think about beautiful thing that give to you the hope. And that's what Rodolfo says in his aria during the high note. Poiché va preso stanza la speranza. That's what we need today. Speranza. Używamy
filmów, projekcji, takiej narracji wspomnieniowej. To też jest taki zabieg, na którym mi zależało, bo ważnym tematem jest to, że powracamy do jakiegoś czasu, który wydawał nam się zupełnie normalny, kiedy w nim byliśmy, taki oczywisty, toczy się życie po prostu. Natomiast z perspektywy wydarzeń takich jak choroba, śmierć, kiedy spojrzymy w tę przeszłość, to nagle wydaje się ona jakimś niesamowitym, błogim czasem, jakimś rajem, normalnością, do której już nie ma powrotu. Już się skończyło, już nie ma gdzie wracać. Emotion does not have a time. It's the same language from 18th century, 19th century, 20th century. It's the same. Love is love. For Mozart, for Rossini, for Verdi, for Donizetti, love is love. For, of course, for Verismo. Yes, Puccini was the creator of the Verismo way. And we can say that La Bohème is so particular in this Verismo, because if we compare with Turandot or with Tosca, for example, that there are stories and strong stories with a lot of emotion, but that's not the real life of every day. This is the first Bohème after COVID period, and we are very, very, very lucky to be on stage with the full audience also. Okay, we have death, we have a huge problem in the society. We just need to forget it and to bring this beautiful energy of life, of love, of music, and put on stage something beautiful, more beautiful than the other time. Because we need more speranza now. O tyle, o ile wydaje mi się, że praca w operze dzisiaj jest jakimś luksusem czy ekstrawagancją nawet, to przy okazji premiery staramy się też zrobić kilka dobrych rzeczy i na przykład uruchomić akcję charytatywną. W dzisiejszych czasach sztuka przestała być takim oparciem, rozrywką. Wydaje mi się, że przychodząc na tę premierę, dostajemy taki materiał, który w dzisiejszych czasach brzmi inaczej, po prostu inaczej się go odbiera. I strasznie chciałabym, żeby ta historia Mimi, która została przez system pominięta, jakoś nikt nie zauważył, że ona jest chora, że umiera, strasznie bym chciała, żeby te historie, które dzieją się poza sceną operową, żeby przebiegały inaczej. To znaczy, jeżeli my możemy zrobić cokolwiek, żeby uratować czyjeś życie, to jest ten moment. Żeby o tym nie zapomnieć, że trzeba się cały czas rozglądać, być czujnym, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, bo w trudnych czasach na to powinniśmy zwrócić uwagę najbardziej. Come on.